Ja szczerze mówiąc, poczułam taki rodzaj radości, zaciekawienia i też nadziei, bo wszystkie te postacie, które doszły do rządu, a zwłaszcza te nieznane jako politycy do tej pory, budzą we mnie przede wszystkim takie odruchowe zaufanie. Profesor Marian Zembala, o którym za każdym razem, kiedy rozmawiałam z profesorem Religą, słyszałam tylko najlepsze słowa, o którym od pacjentów słyszałam najlepsze słowa i o którym wiadomo, że od dawna miał ambicje polityczne i chciał być ministrem zdrowia i zabiegał o to od dawna. Wydaje mi się osobą, która zmieni oblicze tego resortu targanego od nie wiem już ilu lat problemami najróżniejszej natury, bo my przynajmniej kilka razy w roku mówimy o tym, co nie tak działa w Ministerstwie Zdrowia, jak nie tak pracuje ten resort, jak nie wywiązuje się z obietnic, a jak się wywiązuje z tych obietnic, to jak chaotycznie wyglądają efekty realizacji tych obietnic. Dokładnie to samo minister sportu, który kojarzy się wyłącznie z sukcesami, wyłącznie z ciężką pracą, wyłącznie z ogromną obowiązkowością, jak każdy sportowiec. To jest jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców. Nie, to może by samych sportowców do ministra wyrzucać. No może aż tak to nie, chociaż muszę przyznać, że sportowcy, zwłaszcza tacy, którzy latami uprawiają sport i nawet po zakończeniu czynnej kariery nie rezygnują z tego i na przykład zaczynają biegać w maratonach, budzą we mnie odruchową sympatię i zaufanie, ponieważ ja wiem, jak strasznie ciężko trzeba pracować, żeby osiągać wyniki w sporcie. I mam takie poczucie, że człowiek, który wie, co to znaczy ciężka praca w sporcie, będzie potrafił to przełożyć na pracę codzienną. I oczywiście wszyscy wiemy, że oni niczego specjalnego nie zdziałają, natomiast taki efekt i wrażenie, jakie wywarło dołączenie akurat tych osób do rządu, jest moim zdaniem absolutnie nie do przecenienia. Po prostu weszły nowe twarze i to takie, które budzą sympatię i to jest dobre.